Witam serdecznie. Maciej Zakopanego. Dzisiaj jest 30 stycznia. Dziś troszkę przekornie. Chciałbym pokazać kolegom niedowiarkom, jak to jest możliwe, że w Zakopanem centralne ogrzewanie może funkcjonować za mniej niż darmo. Na zewnątrz temperatura minus 5 stopni. Zbiornik 48 stopni. Zasilanie w tej chwili centralnego ogrzewania to jest 43 stopnie. Wejdziemy tutaj w sprawdzenie systemu. I już pomalutku wytłumaczę, o co chodzi. Sprawdzimy sobie pobór energii w chwili obecnej. No to jest 2,2 kW. Nawet jeżeli dołożymy te 10-15% czy 20%, które tam koledzy mówią, że pompa Panasonica zaniża. Dołóżmy sobie to. Produkcję mamy dalej 4,4 COP. Przy minus 5 stopniach na zewnątrz, jak widać, 2-2,5. Możemy jeszcze wejść tutaj do temperatury wody na zasilaniu, na powrocie. Na powrocie 40 stopni, zasilanie 43 stopnie, zbiornik 48 stopni. Już tłumaczę, dlaczego to może być za darmo. Przejdziemy sobie troszkę dalej do innego pomieszczenia, gdzie znajduje się inwerter od fotowoltaiki. W tej chwili produkcja prądu wynosi 3,8 kW. No, minus 2,2 zostaje troszkę więcej jak 1 kW prądu, prawda? 1,6 kW, które możemy spożytkować na inne cele. Teraz wyjdę na zewnątrz, pokażę Wam instalację na dachu. Jesteśmy już na zewnątrz przy panelach fotowoltaicznych. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień w górach. Produkcja prądu widać prawie w pełni. To jest wyjaśnienie, dlaczego centralne ogrzewanie może tak naprawdę działać za darmo w takie dni jak dzisiaj. Jak widać, jest przepiękny, słoneczny dzień w górach. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna ma wydajność około 70-80% dzisiaj. A to spokojnie wystarcza na zapotrzebowanie pompy ciepła do ogrzewania domu, do ciepłej wody użytkowej. I jeszcze zostaje mały zapas, który się akumuluje. Oczywiście nie zawsze jest tak kolorowo. Nie w każdy dzień mamy słońce. Nie zawsze jest taka produkcja. Nie zawsze jest tak ciepło. Ale w takie dni jak dzisiaj serce się raduje. Dzięki temu wiadomo, że było warto wydać te pieniądze na fotowoltaikę, na pompę ciepła. Prąd za darmo, zeroemisyjność CO2. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Nie pytajcie proszę o cenę, bo cena zależy tak naprawdę od miejsca, od instalacji, od instalatora. Jest bardzo sprawą indywidualną. Do tego ja myślę, że gdybym tutaj upublicznił kwotę, za jaką u mnie była instalacja zrobiona, mógłbym mieć później problemy. To jest zapisane w umowie i to jest umowa pomiędzy mną a sprzedawcą, instalatorem. Dlatego tego nie napiszę. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.